Witaj serdecznie, drogi uczestniku ISA. Dobrze, że jesteś. Chcę cię powitać z radością i z nadzieją, kimkolwiek jesteś. No właśnie, może nie kimkolwiek jesteś, bo nie jesteśmy kimkolwiek. Jesteśmy wymarzonym projektem Pana Boga, każdy z nas. I każdy z nas powinien to jakoś tam w swoim życiu odkryć. Chcę cię powitać u siebie, to znaczy w mojej izdebce, gdzie spędzam dużo czasu. Ostatnio bardzo dużo, bo pracuję zdalnie. Jak już niektórzy widzieli moje słówko wczorajsze, to wiedzą, że jestem salezjaninem świeckim i nauczycielem. W związku z tym ten czas koronawirusowej epidemii spędzamy, wiadomo, w kwarantannie, w izolacji, no i pracuję stąd. Ale tutaj też odpoczywam i się relaksuję, no i jest to moje miejsce mojego życia i tym bardziej się cieszę, że w tym miejscu mogę witać Ciebie i gościć Ciebie. I spędzić czas tej konferencji, o którą zostałem poproszony, żeby przygotować. Jak już wiecie, temat tej konferencji jest prawilny, dobry chrześcijanin. W całości ta konferencja zakotwiczona jest w wiązance księdza generała. Konkretnie przejdziemy sobie ją etapami, punktami, tak jak została ona opisana w komentarzu do wiązanki. Z tym, że chciałbym rozpocząć tą konferencję od cytatu właśnie z Ewangelii, bo w nim jak gdyby, jak przygotowywałem się, jak sobie czytałem te teksty, zastanawiałem się, jak to wszystko ująć, od czego zacząć, w czym to zakotwiczyć, to akurat przyszło mi do głowy, że najlepiej by było w pewnym fragmencie Ewangelii, a już najbardziej dla nas, salezjanów, animatorów, którzy są związani czy z oratoriami, z dziełami salezjańskimi, po prostu żyją duchem salezjańskim, tym, który jest piękny, bo jest taki paschalny. Właśnie jak byliśmy, miałem takie szczęście być teraz w ostatnie wakacje z grupą młodzieży od nas z oratorium, nie tylko od nas, bo z Łodzi również. Miałem takie szczęście być właśnie z nimi na kole Don Bosco i w ogóle zwiedzaliśmy miejsca, odwiedzaliśmy związane z życiem księdza Bosco. To mnie to właśnie zafascynowało, że na przykład w Bazylice Górnej na kole jest droga światła, nie ma drogi krzyżowej. I to jest, zapamiętam to miejsce, bo tam przeżyłem po raz pierwszy taką drogę światła indywidualną, świadomie przeżytą. I wtedy w tej takiej samotności, jak gdyby tam w tej bazylice, też uświadomiłem sobie, jak piękny jest ten nasz charyzmat, jak piękna jest ta duchowość księdza Bosco i uświadomiłem sobie, że ona nie może być inna, nie mogła być inna, ponieważ ksiądz Bosco był wybrany przez Pana do tego, żeby posługiwać młodzieży, a z młodzieżą można żyć tylko radośnie i z nadzieją. I w ogóle pomyślałem sobie, że tak jak franciszkanie mają swoje powitanie, takie właśnie to powiedzenie pokój i dobro, to salezjanie powinni mieć takie też powiedzenie, takie powitanie, nie wiem, odzew, hasło, radość i nadzieja. Bo to jest wpisane właśnie w duchowość księdza Bosco, w ogóle w ducha salezjańskiego, który wszystkim od razu się kojarzy z radością, z nadzieją. I o tym też w dalszej części konferencji powiem, ale teraz chciałem się tak podzielić tą refleksją. I od takiego paschalnego tekstu chciałbym rozpocząć. Będzie to cytat z Ewangelii według świętego Łukasza,
Ostatnie posłanie, można powiedzieć, słowa Pana Jezusa przed wniebowstąpieniem, wtedy, kiedy już apostołowie się zebrali, ci, co szli do Emaus, wszyscy już się spotkali wspólnie, i Jezus, Pan Jezus do nich przyszedł, i wtedy zostawia im takie słowa, które powinniśmy też przyjąć do siebie, i na tych słowach chce zbudować tą całą konferencję. Oto ten cytat. Potem rzekł: Oto moje słowa, które powiedziałem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi wypełnić się wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił im umysły, aby rozumieli pisma. I powiedział: Tak jest napisane. Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie, i w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Pozostańcie w mieście, dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysoka. I to jest ten cytat, od którego chcę, żebyśmy rozpoczęli, bo wpisane są w niego bardzo ważne trzy elementy, od których chcę zacząć. One są, można powiedzieć, takie fundamentalne, organiczne dla nas, salezjanów, w ogóle dla chrześcijan, dla każdego chrześcijanina. Pierwsza rzecz, którą jak gdyby chciałbym wyłuskać z tego cytatu, to jest osobiste spotkanie z Panem Jezusem. Czyli zobaczmy, że apostołowie, oni wszyscy są zebrani, Jezus im się pokazuje. W relacji świętego Jana jest jeszcze opis spotkania z Tomaszem, który może dotykać Jezusa, jego ran. Czyli pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest moja osobista relacja z Jezusem. To jest chcieć Go słuchać, chcieć Go dotykać, chcieć na Niego patrzeć. Mieć z Nim kontakt. Po prostu nigdy nie wydarzy się w nas coś ważnego. Nigdy nie staniemy się prawdziwymi chrześcijanami, jeżeli nie będziemy mieli osobistej relacji z Chrystusem, jeżeli On nie będzie dla nas realny. Tą realność właśnie chciałbym podkreślić jako pierwszy punkt. Realne spotkanie z Chrystusem, realna obecność Chrystusa w moim życiu. To byłby pierwszy punkt. Drugie to jest słuchanie Słowa Bożego. W tym tekście, który przed chwilą cytowałem, jest powiedziane, że wszystkie słowa, które wam powiedziałem, wszystko, co jest istotne, co jest o mnie napisane, co jest w Piśmie Świętym, to jest tak naprawdę o Chrystusie. Chrystus jest kontekstem, Chrystus jest jak gdyby takim kluczem, w którym powinniśmy czytać Słowo Boże, całe Słowo Boże. Zobaczcie, że jak idą do Emaus, to właśnie Pan Jezus wyjaśnia im Pisma. Od Mojżesza wyjaśnia, co dotyczyło się jego osoby. Jak Filip, który został przez ducha porwany, żeby wyjaśniać słowo Etiopowi, temu dworzaninowi etiopskiemu, to też wyjaśnia właśnie pisma, wyjaśnia to, co jest w pismach o Jezusie Chrystusie. Czyli kontekstem, którym powinniśmy czytać Słowo Boże, to jest nasz obowiązek. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to mamy poznawać Słowo Boże, mamy je czytać. Tam z tego słowa mamy brać prawdę o Bogu. Nie z naszych wyobrażeń, nie z naszych oczekiwań, tylko ze słowa. I co jest bardzo ważne, jeżeli tego pragniemy, jeżeli chcemy być prawdziwymi chrześcijanami, to Pan Jezus daje nam rozumieć te słowa. Kolejny, trzeci punkt, który jak gdyby też chcę wyłuskać z tego fragmentu, to jest
Bądźcie teraz świadkami tego, co doświadczyliście, tego, co przeżyliście, a w tym wszystkim otrzymacie ode mnie moc Ducha Świętego. Czyli pierwsza rzecz, spotkanie realne, osobiste z Chrystusem. Po drugie, słuchanie Słowa Bożego, bo ono nam mówi prawdę o Bogu, o Chrystusie. I trzecie, jeżeli już stanę się prawdziwym towarzyszem, można powiedzieć, Jezusa, tak? Jeżeli poznam prawdę o Nim w Słowie Bożym, to moim obowiązkiem jest dać o tym świadectwo. I to są takie trzy punkty, które są fundamentem życia chrześcijańskiego, i one mówią o tym, czy jestem chrześcijaninem, czy nie jestem chrześcijaninem. Można powiedzieć, można by na tym zdefiniować, czym jest chrześcijaństwo. I teraz ja oczywiście udostępnię Wam tą prezentację, którą przygotowałem. Ona jest taką esencją z komentarza do wiązanki. I tam w tym schemacie sześć punktów króciutko omówię, żebyśmy mogli jak gdyby niejako też usłyszeć komentarz do tej wiązanki i odniesienie. W każdym punkcie będę chciał się odnieść do tego, jak to się ma do naszej codzienności. Pierwszy punkt. Dobry chrześcijanin, żyjący wiarą w Pana i dający się prowadzić duchowi. Żyjący wiarą. Musimy sobie uświadomić, że zarówno sama wiara, jak i życie wiarą, to jest łaska, to jest dar. Jeżeli ja wierzę, jeżeli moje życie ma jak gdyby w sobie taki, jakby to nazwać, pewien nurt, pewien jakiś odcień, o może odcień, taki chrześcijański, to musi być życie wiary. I zarówno właśnie ta sama łaska wiary, jak to życie tą wiarą, jest darem. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. To, że my mamy pragnienie Boga, że my chcemy, to jest takie nasze odczucie, ale tak naprawdę to jest odpowiedź na to, z czym Pan Bóg nas pociąga. Ja dzisiaj rano, nawet jak siedziałem sobie ze Słowem Bożym i czytałem ten tekst, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, to miałem takie po prostu takie skojarzenie. No, ja to nazywam konkretnie natchnieniem Ducha Świętego, ale jak gdyby one, jeżeli one mi dają taką radość zrozumienia pewnych prawd, to jest to właśnie działanie Ducha Świętego. I miałem dzisiaj takie właśnie wyobrażenie, że miłość Boga jest jak grawitacja na Ziemi. Że po prostu zobaczcie, jak podskoczymy, to spadniemy, jak wrzucimy coś w górę, to spadnie. I miłość Pana Boga jest właśnie jak taka grawitacja, że my musimy jak gdyby, no jesteśmy cały czas w tym oddziaływaniu miłości Boga. Bez względu na to, co robimy, to Pan Bóg zawsze nas będzie do siebie przyciągał. I my czasami często nie jesteśmy świadomi. Zobaczcie, czy my myślimy o grawitacji, jak my chodzimy normalnie po ziemi, jak coś odkładamy, że to nie poleci w górę. Nie myślimy o tym. To jest właśnie takie, można powiedzieć, ontyczne i tak zakorzenione w rzeczywistości, że w ogóle nie myślimy o grawitacji. I bardzo często jest też tak, że nie uświadamiamy sobie tej miłości Boga, która jest cały czas. Ona jest właśnie jak grawitacja, ona się nie kończy. Czyli wiara i życie wiarą są darem od Pana Boga, są Jego łaską. I właśnie już nawiązując powoli do księdza Bosco, do tego charyzmatu salezjańskiego, to właśnie harmonia między wiarą i życiem tą wiarą
U księdza Bosco była czymś naturalnym, jego codziennością. To była życie księdza Bosco to była wspaniała taka zgodność natury i łaski. I on jak gdyby żył cały czas, chodził, tak jakby widział niewidzialnego. Właśnie jak gdyby miał świadomość tej grawitacji, że inaczej być nie może. Jak to się ma do naszej codzienności? Każdy z nas musi odkryć w sobie, albo może inaczej, każdy z nas, jeżeli chce być autentyczny, jeżeli chce być prawdziwy w tym swoim chrześcijaństwie, to musi po prostu pozwolić się przyciągać. Musi otworzyć się na działanie Ducha Świętego, bo ten Duch Święty pokaże nam prawdę o nas samych w świetle tej Bożej miłości, tego projektu, tego marzenia, którym my jesteśmy dla Pana Boga. Gdzie mamy swoje talenty, umiejętności, gdzie mamy swoje jakieś predyspozycje, to nam pomoże dojrzeć je w sobie. Często też inni nam pomogą to odkryć. W formacji oratoryjnej, w oratorium, w pracy z dzieciakami, w spotykaniu się z rówieśnikami. Inni widzą, jakie mamy predyspozycje, mogą nam to jakoś też uświadomić, czy właśnie nasi opiekunowie w formacji i tak dalej. Musimy być otwarci, musimy dać się pociągać i chcieć odkryć to, co jest we mnie tym charyzmatem, tak? Czym jak gdyby mogę się dzielić z innymi. W czym mogę stać się też darem dla innych. To o tym też będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Kolejny punkt, który znajdujemy w tym komentarzu do wiązanki, punkt drugi, właśnie dotyczący dobrego chrześcijanina, to jest zajmuje postawę słuchania Boga, który do niego mówi. To, co przed chwilą powiedziałem. Jeżeli chcesz być autentyczny przed Bogiem, to musisz nauczyć się słuchać Pana Boga. Bo Pan Bóg do nas mówi. I to, w czym, na co chcę zwrócić uwagę, co zostało też podkreślone przez księdza generała, to są dwa takie elementy. Umiejętność słuchania, która jest trudna, i my żyjemy w takich czasach, kiedy nam trudno się skupić na czymś, skoncentrować. Jesteśmy cały czas jak gdyby w takim zgiełku informacyjnym, wydarzeń, wszystko się dzieje szybko, wszystkiego jest dużo. To nie ułatwia nam tego, co jest dla nas bardzo ważne, czyli umiejętności słuchania. I tu są dwa takie elementy, przez które Pan chce do nas mówić. Pierwszy to jest cisza. I tu ksiądz generał fajnie mówi, że cisza to jest taka forma gramatyczna, w której wyraża się rozmowa między Bogiem a człowiekiem. Jeżeli ja jestem w stanie się wyciszyć, jeżeli nie przestraszę się ciszy, to mogę usłyszeć fantastyczne rzeczy w samym sobie. To znaczy, w ciszy Pan Bóg dochodzi do głosu i pokazuje nam prawdę o nas samych. Czasami ta prawda może być przykra, ale bez poznania prawdy o sobie, nigdy nie będziemy autentycznymi chrześcijanami. Pan Bóg chce, żebyśmy byli przed Nim autentyczni, żebyśmy nie grali, żebyśmy nie zakładali masek. Jeżeli się denerwujesz, jeżeli coś jest złego, to niech to będzie też przedmiotem Twojej modlitwy. Niech to będzie kłótnia, żal. Po prostu bądźmy prawdziwi przed Panem Bogiem. Ja mam takie doświadczenie z własnego życia, że jak gdyby ta łaska, którą dostałem tam jeszcze
jako nastolatek tak naprawdę. To z perspektywy czasu, jak patrzę na siebie, jak gdyby takie swoje bycie przed Panem, to budowanie relacji, to właśnie jedno mnie tak jak gdyby zachwyciło i sobie uświadomiłem, że zawsze byłem przed Panem Bogiem autentyczny. Jeżeli zawalałem, to jak gdyby miałem świadomość, że mogę, że mogę i że powinienem Panu Bogu o tym powiedzieć, że wydarzyło się coś złego, że tak naprawdę nie chciałem tego, że sobie z tym nie radzę. Jak gdyby takie stawanie w prawdzie jest czymś, co Pan Bóg bardzo w nas, jak gdyby czego pragnie, co w nas szanuje i co bardzo pomaga, żeby Pan Bóg nam pomógł w różnych sytuacjach. No i oczywiście oprócz tej ciszy, tej umiejętności słuchania, to jest otwarcie się na Słowo Boże. Pan Bóg mówi przez Słowo i bez czytania Pisma Świętego, bez słuchania Pana w Słowie, nie jesteśmy w stanie poznać prawdy o Bogu i prawdziwie Go poznać, tego, co On chce nam powiedzieć. Jak to się ma do codzienności? Znowu ten taki punkt. Słuchajcie, to wymaga po prostu treningu. Tak jak sportowiec, tak jak artysta, tak jak każdy, kto chce osiągnąć pewną doskonałość, pewną sprawność w wykonywaniu czegoś, tak? Czy to właśnie artysta w grze na instrumencie, czy sportowiec w precyzji rzucania do kosza, czy i tak dalej, wymaga to ćwiczenia. Czyli musimy po prostu znaleźć codziennie czas na to, żeby pobyć w ciszy, żeby nauczyć się słuchać i siebie, i tej ciszy, i w tej ciszy też Słowa Bożego. To jest to, bez czego nie ma szans, żebyśmy byli prawdziwymi, autentycznymi chrześcijanami. Punkt trzeci. Dobrzy chrześcijanie to są ludzie, którzy widzą potrzebę ewangelizacji oraz pierwszego głoszenia i katechezy. Tak brzmi dosłownie ten punkt. Widzieć potrzebę, jak gdyby odpowiedzieć też na to zadanie, które daje nam Pan Jezus w tym tekście, w tym fragmencie, w cytacie, który na samym początku czytałem. Jak już mnie spotkałeś, jak już nauczyłeś się mnie słuchać, to teraz wiesz, jak i z czym chcę Cię posłać do innych. Pan chce mnie posłać, Ciebie chce posłać. I ja muszę widzieć potrzebę tego, żeby wyjść. Tylko właśnie z czym mam wyjść? Co ma być treścią tego głoszenia? Zawsze to, co głosili apostołowie, jak czytamy sobie Dzieje Apostolskie, to jest kerygmat. Bez kerygmatu, jeżeli nie zaczniemy od kerygmatu, to nigdy nie będzie żadnych prawdziwych owoców. Dlaczego? Bo czym jest kerygmat? Kerygmat to jest nic innego jak głoszenie o tym, że Bóg jest miłością, że kocha i przebacza. I teraz można powiedzieć, można wyjść na ulicę i mówić: słuchajcie, ludzie, Jezus was kocha, kocha was Jezus, krzyczeć i tak dalej. No i to będzie miało mniej więcej taki skutek, że każdy popatrzy na nas i powie: no fajnie, fajnie, super, ekstra. To nie o to chodzi. My musimy tą miłość, której doświadczamy, musimy ją pokazać po prostu. Kerygmat to jest świadectwo, które idzie w parze z głoszeniem. Jeżeli ja komuś mówię, że Bóg jest miłością, tak jak teraz wam mogę powiedzieć, że Bóg jest miłością, że Bóg kocha młodzież, salezjanie, to
to w moim życiu, w mojej pracy, w mojej codzienności, tam gdzie jestem, w szkole, w oratorium, w kościele, gdziekolwiek jestem i mam kontakt z młodzieżą, to ja mogę mówić im o dogmatach, fundamentach teologicznych. Nie wiem, no cuda nie widzę, mogę im wyłożyć wszystkie dziedziny teologii dogmatycznej i tak dalej. To wszystko bez sensu będzie, jeżeli ja im nie pokażę, że doświadczyłem miłości Boga i nie zachęcę ich do tego, żeby też tą miłość jakoś w swoim życiu odkryli. To jest fundament. To jest fundament, to jest kerygmat właśnie. Dzielić się miłością, ale w taki sposób, żeby innych ta miłość zafascynowała. To bodajże ksiądz Vianney mówił, że nie mów ludziom, że teraz mi się tak właśnie przypomniało, że nie mów ludziom o miłości, tylko żyj tak, że. A nie mów ludziom o Bogu, tylko żyj tak, żeby cię o niego zapytali. To właśnie o to chodzi w tym, że żyj tak, żeby ktoś się zapytał: kurczę, tyle w tobie miłości, dobra, skąd ty to bierzesz? Mniej więcej o to chodzi, tak? Czyli to nie ma być indoktrynacja. Tak? To nie można kerygmatu zastąpić czymkolwiek innym. Kerygmat jest podstawą do katechezy, do mówienia o dogmatach. To jest podstawa. Jak się to ma do codzienności? To już mniej więcej powiedziałem. Trzeba po prostu zachwycić się pięknem Pana Boga i pokazać, że to jest dla mnie ważne, że to ma wpływ na moje życie. Poza tym ta miłość i to piękno, którego się nauczymy od Pana Boga, ono będzie się rozlewało na wszystkich. Bez względu na to, czy jest to ktoś, nie wiem, bardziej związany na przykład z naszym środowiskiem, czy nie, czy jest to osoba wierząca, czy niewierząca, czy może jakaś wręcz trudna, może gdzieś z jakichś dysfunkcyjnych środowisk. Każdy powinien znaleźć się w tym promieniowaniu miłości, ale żebyśmy promieniowali miłością, to musimy jej sami doświadczyć. I w ogóle można powiedzieć, że ta miłość i to oddziaływanie właśnie przez miłość, przez łagodność, to co jak gdyby czym się zachwycił ksiądz Bosko u Franciszka Salezego. To jest właśnie charyzmat salezjański. To cały Kościół patrzy, jak trzeba dać radość, nadzieję, właśnie ten paschalny duch, tego paschalnego ducha, to wszyscy patrzą na salezjanów, tak? Wy jesteście specjalistami od radości, od młodzieży, od optymizmu i tak dalej. Musimy mieć tego świadomość, że tego się od nas oczekuje. Ja wiem, że nasze dzieła, oratoria i miejsca, gdzie ja akurat też żyję, one takie są. Tam jest właśnie dużo radości, dużo optymizmu i musimy to pielęgnować. To jest nasze zadanie. To jest charyzmat, który zostawił nam ksiądz Bosko. Jeżeli chcemy być mu wierni, to właśnie tacy musimy być. Czwarty punkt. Żyjący, dobrzy chrześcijanie, żyjący prawdziwą duchowością salezjańską. I tu właśnie pięknie sobie przejdziemy od tego, do czego ksiądz Bosko jak gdyby nas zobowiązuje. To jest nasz obowiązek. Jeżeli ja mam tu salezjanie, jeżeli jestem salezjaninem świeckim, jeżeli ja mam zrealizować swoje powołanie, które odkryłem w sobie, do pracy z młodzieżą, z dzieciakami, to musi być autentyczne. Przejdźmy więc do tego omówienia duchowości. Po co w ogóle mówić o duchowości? Duchowość jest dla każdego człowieka czymś też takim fundamentalnym, organicznym. Każdy z nas ma potrzebę duchowości. My bardzo często mówimy o tym, że znaczy, myślimy, że duchowość jest związana ze sferą tylko religijną. Natomiast duchowość to są inne potrzeby, takie właśnie duchowe człowieka, tak? Czy to związane ze sztuką, czy z relacjami, wyrażaniem siebie,
właśnie, czy literaturą, to jest duchowość. To jest coś, co odczuwam potrzebę wewnętrznego, jakiegoś też poczucia piękna. Ja w ogóle byłem kilka lat temu na, było zorganizowane takie sympozjum w Lądzie pedagogiczne i była tam mowa o duchowości właśnie w wychowaniu. I tam właśnie usłyszałem to, tam jeden z księży prowadził badania bodajże w Niemczech i właśnie mówisz, że zauważyli potrzebę, że w ogóle na przykład w edukacji, w szkole powinien być taki przedmiot, który jak gdyby no, zajmowałby się duchowością człowieka, tak? Gdzie jakby pokazywałby obszary tej duchowości. Że to nie jest tylko, tak jak my myślimy, duchowość to jest religijność, specjaliści od duchowości to są specjaliści od tego, jakie ksiądz Bosko na przykład tam miał swoje religijne przeżycia, jak to powinno się przełożyć teraz na naszą duchowość, właśnie taką w wymiarze pewnego jakiegoś takiego specjalnego charyzmatu i tak dalej. To jest bardzo szerokie pojęcie. I my musimy mieć tego świadomość, bo każdy z nas ma takie potrzeby i jak gdyby wychodząc do młodego człowieka, musimy mieć tego świadomość. I dlatego też ksiądz Bosko w tych swoich oratoriach, zobaczcie, że te wszystkie elementy wyrazu teatralnego, muzyka, to wszystko było, bo ksiądz Bosko miał taką niesamowitą intuicję, że człowiek, zanim mu się zacznie mówić o Panu Bogu, zanim zacznie się go uczyć katechizmu, to trzeba otworzyć się na te jego takie potrzeby naturalne, podstawowe, i one powinny jak gdyby uzupełniać ten cały obraz naszego człowieczeństwa. Jeżeli nie ma duchowości, to nasza misja na tym bardzo ucierpi. I jak pisze ksiądz generał właśnie w tym swoim komentarzu, będziemy odczuwać zmęczenie. Napisane, dlaczego tak bardzo się męczymy? Problemem nie zawsze jest nadmiar aktywności, lecz przede wszystkim działalność przeżywana źle, bez odpowiedniej motywacji i bez duchowości. Wiecie, kiedy można odkryć, że to, co robię, to jest to. Bardzo prosto. Jak rano wstaję z radością i już rwę się do tego, żeby iść do szkoły, bo chcę się spotkać z dzieciakami. Cokolwiek, co chcę, co mam do zrobienia, to jest właśnie coś takiego, wow, super, już idę to robić. Nie mogę się doczekać, aż to zrobię. Nie mogę się doczekać, aż pójdę na dyżur do oratorium, bo tam spotkam dzieciaki, które mnie potrzebują, którym mogę pomóc przy odrabianiu lekcji. Nie mogę się doczekać tego, co mam zrobić. I wtedy wiadomo, że to mnie nie będzie męczyć. O Jezu, znowu muszę tam iść. Jeszcze nie kiwnąłem palcem, a już jestem zmęczony. Tak to wygląda w codzienności. Tak to trzeba. Tak to można zinterpretować, tak to można poznać, tak to można odkryć. Z tego ogólnego takiego jak gdyby zbioru duchowości. Trzeba skoncentrować się na dwóch jeszcze, na duchowości chrześcijańskiej, która zawsze musi, jak gdyby w każdych czasach i we wszystkich miejscach, we wszystkich okolicznościach, musi tchnąć Ewangelią. I szczegółowo ksiądz generał rozpisuje duchowość salezjańską, która posiada wiele konkretnych cech. I ja je tutaj wymienię. Oczywiście w prezentacji one są wszystkie wypunktowane. Duchowość salezjańska jest duchowością, to co już wcześniej mówiłem, paschalnej radości i optymizmu, codzienności, przyjaźni
i osobistej relacji z Panem Jezusem. Zobaczcie, jak to wszystko nam się gdzieś tam znowu powtarza. Odpowiedzialnej służby, bycie dla, czy jestem darem dla innych, jest broniącą godności każdego człowieka i jego praw, wspaniałomyślnego życia w rodzinie i okazywania solidarności, zwłaszcza najuboższym, wykonywania swojej pracy w sposób uczciwy i kompetentny. Następny, wspierania sprawiedliwości, pokoju i wspólnego dobra na polu politycznym i szanowania środowiska naturalnego oraz ułatwiania dostępu do kultury. To są konkretne, charakterystyczne cechy duchowości salezjańskiej. Przedostatni punkt to jest punkt, w którym jak gdyby też osadzona była wiązanka. Przez co ja mówię wiązanka, przepraszam, słówko, które mówiłem. Bo jest to punkt, który brzmi: dobrzy chrześcijanie, stojący w obliczu wyzwań związanych ze środowiskami niechrześcijańskimi i postchrześcijańskimi. Musimy mieć świadomość, że żyjemy w takich czasach, gdzie większość osób, które spotykamy, to nie są chrześcijanie. Taka jest rzeczywistość. Ochrzczeni, no to wiemy, u nas w Polsce to prawie wszyscy, tak? Ale chrześcijanie, tacy chrześcijanie, o których ja dzisiaj tutaj mówię, o których właśnie tacy chrześcijanie z chrześcijaństwem, nad którym my się teraz jakoś tam pochylamy i spróbujemy sobie je opisać, no to niestety takich chrześcijan jest bardzo mało. I to jest wyzwanie i zadanie, które jest przed nami, o którym bardzo dużo jest właśnie w tegorocznej wiązance. Widzieć przede wszystkim, widzieć i znaleźć sposób na dotarcie do tych ludzi, którzy albo są oddaleni od wiary, albo w ogóle są innych wyznań, albo w ogóle nie wierzą w nic. I właśnie do takich ludzi Pan Bóg nas posyła. To powinno być też celem naszego duszpasterstwa. Pomóc każdemu człowiekowi, młodemu, poprzez nasze otwarcie na niego, poprzez właśnie okazanie mu miłości, naszej otwartości takiej, przyjaźni, zachęcić go do tego, żeby szedł z nami razem w kierunku tego, który nas pociąga, tak? Czyli to musi być właśnie tak jak z tymi uczniami do Emaus, nie? Pan Jezus nie stanął na ich drodze i hello, stop, 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 teraz ja wam zaraz coś tu powiem, ja to ja, nie? I tak dalej. Nie, to nie było tak, nie? Pan Jezus dołączył się do nich, do tych, którzy uciekali w swoją niewiarę, jak to mówi ksiądz biskup Ryś, nie? Piękna była tego medytacja na temat tych uczniów idących do Emaus, jak oni uciekają w niewiarę, a Pan Jezus mi właśnie wtedy jest przy nich, nie? Pozwala im się wygadać, jak gdyby dla niego nie ma straconego człowieka, nie ma. I taka powinna być, to jest misja nasza, salezjańska, nie? Tak jak ksiądz Bosko, nie? Nie ma człowieka, w którym nie ma chociażby maluteńkiej iskierki dobra, którą można rozdmuchać. To jest typowe dla nas, salezjanów, i to jest wpisane w charyzmat księdza Bosko. Czy jest jakiś sposób, można powiedzieć, technika, nie, technika brzydko brzmi. Po prostu, czy można w jakiś sposób to zawrzeć w pewne schematy, właśnie to wychodzenie do tych ludzi, którzy nie są chrześcijanami, którzy właśnie są gdzieś daleko. Pierwsza rzecz to jest troska o ziarna słowa, czyli to, o czym już przed chwilą powiedziałem, takie punkty,
spotkania. To, co ksiądz Bosko doskonale szukał w każdym człowieku, w każdym młodym człowieku, szukał tego, co tu można zrobić, nie? Gdzie jest coś, co może nas połączyć, tak? I takich obszarów jest w naszej codzienności dużo, tak? Godność człowieka, szacunek, współczucie, troska o stworzenie, w ogóle więcej nas łączy niż dzieli, tak? Dlatego te wszystkie łączące nas rzeczy trzeba wyeksponować i na nich budować relacje. Ten dialog, umiejętność słuchania, to wszystko już było. To jest takie, można powiedzieć, się powtarzają znowu te pewne rzeczy. Zdolność słuchania i jasnego mówienia, tak? Nie można mówić do człowieka, który nic wspólnego nie ma z Kościołem, z chrześcijaństwem, z Panem Bogiem, nagle mu zacząć mówić o dogmatach i tak dalej, nie? To absolutnie trzeba mówić w sposób, który jest odpowiedni do naszego słuchacza, ale przede wszystkim najpierw umieć go słuchać. Umieć go słuchać. Kolejne to jest właśnie własne świadectwo. Ja daję swoją postawą świadectwo tej miłości, emanuję tą miłością. No i dopiero na końcu jest głoszenie, tak? Tu akurat to głoszenie się pojawia dopiero jak już mamy ten taki grunt, na którym możemy być z kimś w dialogu. I w ten oto sposób przejdziemy do ostatniego punktu, szóstego. Dobrzy chrześcijanie to są ludzie, którzy nie skupiają się na sobie. I tu mamy takie piękne dwa hasła, które ksiądz generał w tym komentarzu fajnie opisał krótko, ale on nawiązuje do fragmentu Ewangelii Gaudium papieża Franciszka. Taki piękny cytat tam jest, który teraz chcę wam dokładnie w całości przeczytać. Misja w sercu ludu nie jest częścią mojego życia ani ozdobą, którą mogę zdjąć. Nie jest dodatkiem ani jeszcze jedną chwilą w życiu. Jest czymś, czego nie mogę wykorzenić z siebie, jeśli nie chcę siebie zniszczyć. Ja jestem misją na tym świecie. Ojciec Święty stawia misję w centrum istnienia. Czyli każdy z nas ma do spełnienia misję, która określa jego tożsamość. I jeżeli my tej misji nie spełnimy, to nigdy nie wypełnimy tego, kim jesteśmy w 100%. Mamy się starać o dobro w sobie, o miłość, a wyraża się to w dwóch takich konkretnych postawach. Pierwsza, Twoje życie dla innych. Mamy być ludźmi otwartymi, którzy są dla. Po prostu chcę siebie dawać. Mam pewne talenty, umiejętności, predyspozycje, to chcę nimi służyć innym. I drugie bardzo ważne hasło, piękne, od ja do oto jestem. Oto jestem, poślij mnie. Ten sposób właśnie przechodzenia od ja do oto jestem powinien być drogą naszego chrześcijańskiego życia. I wygląda to w codzienności w ten sposób, że rano wstaję, robię znak krzyża i zadaję sobie pytanie, a może nie sobie, tylko Panu Jezusowi, kogo i jak chcesz, Panie, dzisiaj kochać przeze mnie? Co dzisiaj zrobisz, albo co pragnąłbyś zrobić, posługując się mną? I wtedy spełniamy to swoje chrześcijaństwo w pełni. Można powiedzieć, dochodzimy do samego sedna chrześcijaństwa, czyli do tego, żebyśmy się stali na obraz
Boga, który jest człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Nie bójmy się powiedzieć, że my mamy być dzisiaj Chrystusami, bo On już nie chodzi po ziemi, tak jak chodził w czasach, kiedy żyli apostołowie. To dzisiaj my możemy być Jego rękami, Jego ustami, Jego uszami, Jego nogami. Wtedy będziemy chrześcijanami na 100%. I na tym kończę, bo i tak strasznie długo gadałem. Serdecznie Was pozdrawiam. No i cóż, radość i nadzieja niech rozświetla nasze codzienne życie. Do zobaczenia najlepiej w realu, bo pragnę tego z całego serca.